Spróbujemy dziś podziałać z tą pompą. Mamy wąż i mamy majstra. Dobra, musimy zalać teraz studnię. Musimy jeszcze ten korek od nalewania dobrze obkręcić, żeby nie przechodziło powietrze. Tutaj, nie? No, zalewamy teraz pompę, tak? Ponownie zalewamy pompę. Kolejna próba. Znowu walczymy z tą pompą. Niestety stare rozwiązanie nie pasuje. I musimy sklecić coś nowego. Będzie coś takiego. To tu. I podłączamy do wyjścia pompy. A więc do dzieła. Dobra, jeszcze kolanko. I podłączamy dalej. No niestety mamy problem. Mamy przeciek i pompa nie będzie w stanie utrzymać ciśnienia. I tu na dole chyba też nam jeszcze cieknie.